Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka i dzisiaj taki krótki materiał o tym, dlaczego nie można karmić dziecka w chuście. Ponieważ bardzo często rodzice zadają mi to pytanie, jaka pozycja w chuście, jakie wiązanie nadaje się do karmienia, więc zacznę od tego, że w chuście nie karmimy dziecka. Z zasady nie karmimy. Przede wszystkim dlatego, i to jest myślę najważniejsza informacja w tym wszystkim, że karmiąc dziecko musimy mieć możliwość natychmiastowej reakcji w sytuacji, kiedy dziecko by się zakrztusiło. I zanim my odmotamy chustę, zanim my dojdziemy do tego, żeby móc bezpiecznie odkrztusić z dzieckiem płyn, który gdzieś tam zalega w drogach oddechowych, to jest to już za dużo czasu i dlatego z zasady nie karmimy dziecka w chuście. To czasami spotykamy się z wyjątkami i te wyjątki to jest między innymi karmienie starszych dzieciaków, starszych w rozumieniu takich, które już potrafią samo odkrztuszać. Najczęściej, nie ukrywam, dzieje się to wtedy, kiedy mamy ku temu warunki fizyczne, czyli mamy wystarczająco duży biust, żeby dziecko, że tak powiem, umiało samo się obsłużyć w tej chuście, czyli potrafiło sobie sięgnąć do tej piersi i napić się. I najczęściej do tej pory spotykałam się z tym, że było to wtedy, kiedy dziecko było zawiązane w chustę kółkową. Dlaczego chusta kółkowa? Dlatego, że ona daje swobodę odchylenia dziecka. Możemy sobie na kółkach dosyć łatwo regulować to, jak bardzo dziecko jest od nas odsunięte, jak bardzo jest do nas przytulone, bo nie wymaga to zbyt wiele ekwilibrystyki z samą chustą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że to jest wiązanie, które z zasady, z racji tej, że jest bardzo szybki czas reakcji, nawet gdyby trzeba było dziecko obrócić, bo dziecko się zakrztusi, to ten czas reakcji w przypadku chusty kółkowej jest wręcz sekundowy, a nie to, co jest w przypadku chusty długiej. Dlatego to jest czasami dopuszczone. Natomiast z zasady ja będę się upierała za tym, że nie karmimy dziecka w chuście. Myślę tutaj o niekarmieniu dziecka w zawiązanym wiązaniu, bo chusta rewelacyjnie może służyć Wam jako okrycie do karmienia, jako odizolowanie się od otoczenia, bo może akurat Wasze dziecko nie lubi się rozpraszać, może potrzebujecie troszeczkę więcej intymności, bo jednak karmienie piersią jest taką strefą bardzo intymną i dla mamy, i dla dziecka, więc wtedy ta chusta może być świetnym dla Was okryciem, świetnym sposobem na to, żeby nie nosić ze sobą jakichś dodatkowych gadżetów, po prostu wykorzystać chustę do tego, żeby w miejscu publicznym spokojnie, bez krępowania się nakarmić dziecko. I to jest jak najbardziej na miejscu, jak najbardziej super. Tym niemniej robimy to w rozwiązanej chuście, w pozycji bezpiecznej dla dziecka i w sytuacji, kiedy po prostu potrzebujemy, tak jak mówię, troszkę się odizolować od zewnętrznego otoczenia. Z mojej strony to tyle. I myślę, że pomógł Wam troszeczkę ten materiał. Myślę, że rozjaśnił kwestię tego, że po prostu chusta ma inne przeznaczenie. To na razie i do zobaczenia w następnym materiale.